Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem NEM. Serdecznie zapraszam Was do oglądania i do wysłuchania tego odcinka. Parę słów wstępu o samym projekcie NEM, kryptowaluta z własnym blockchainem, która ma być i jest platformą do zarządzania cyfrowymi aktywami. Posiada również dosyć interesujący polegający i dający możliwość zorganizowania wszelkiego rodzaju głosowań. Zakładka Overview na portalu CoinPaprika. Widzimy, że projekt jest na rynku kryptowalutowym już od ponad 5 lat. Jest to jeden z starszych projektów omawianych tutaj u mnie na kanale. Faza rozwoju, działający produkt, co według mnie jak na ten czas jest bardzo odpowiednie. Niestety tutaj na CoinPaprice nie mamy, jak to zwykle bywa, zakładki Code Progress, dlatego od razu przejdziemy na repozytorium organizacji na GitHubie. Tutaj projekt NEM, nie do końca wiem z jakich przyczyn, ale podzielony jest na, tak jakby w kontekście samego GitHuba, na dwie organizacje. Mamy NEM Project oraz mamy NEM Tech. Tutaj jeśli chodzi o projekty będące w obszarze NEM Project, niestety nic się za bardzo nie dzieje na tych repozytoriach. Tutaj też z niewiadomych przyczyn NEM Improve on Proposals, czyli miejsce do dyskusji nad potencjalnymi zmianami w projekcie, zostało oznaczone jako zarchiwizowane, czyli nie jest to już w dalszej mierze obiektem zainteresowania zespołu odpowiedzialnego za ten projekt. NEM Core, czyli główne jądro tego projektu, tutaj również działalność, jeśli chodzi o GitHuba, jest bardzo nieduża. Ponad 2 lat tak naprawdę nic się w kodzie źródłowym tego projektu nie dzieje. To, co tutaj widzimy, to są tylko podniesienia wersji pewnego elementu konfiguracyjnego, także nie ma to za bardzo wpływu na funkcjonowanie tej logicznej części aplikacji realizującej konkretną funkcjonalność. Także w zakresie tego repozytorium nie za bardzo jest co omawiać. Issues widzimy, że są zgłaszane, niestety nie są w żaden sposób dyskutowane przez członków zespołu, także albo tutaj zespół uznał, że w jądrze projektu NEM wszystko jest już bardzo dobrze działające i funkcjonujące i po prostu nie przejmuje się tym, albo pracuje nad jakąś kolejną wersją zupełnie na innym repozytorium, które nie jest udostępnione. Tutaj weźmy pierwsze issue, które jest zgłoszone przez użytkownika tego systemu. Widzimy, że tu są 3 komentarze tej jednej osoby. Niestety nikt z zespołu projektowego nie odniósł się do tej propozycji zgłoszonej na GitHubie. Pull requesty tak naprawdę też bez większego znaczenia. Update pliku XML odpowiedzialnego za konfigurację. Nie są gotowe do wdrożenia. Także tutaj no niestety nic się nie dzieje. Wiki puste. Zakładka Security. Niestety nie udało mi się znaleźć ani dotrzeć do programu Bug Bounty odpowiedzialnego za zarządzanie podatnościami w tym projekcie. Według mnie, jeśli mówimy o zarządzaniu cyfrowymi aktywami, taki program byłby więcej niż wskazany. Zakładka Insights. Niestety tutaj w przeciągu miesiąca również nie mamy żadnych informacji z tego względu, iż tak jak widzieliśmy, ostatnia zmiana w kodzie miała miejsce 2 lata temu. Przyjrzyjmy się natomiast również projektom z serii z organizacji NEMTECH. Tutaj widzimy biblioteki umożliwiające tworzenie aplikacji w oparciu o właśnie infrastrukturę NEM i tutaj już aktywność zespołu jest widoczna. Widzimy, że update'y spływają ostatni nawet 40 minut temu do jednego z repozytoriów, godzinę temu, również godzinę temu. Także tutaj te projekty działające w oparciu o infrastrukturę NEM, również pochodzące z organizacji odpowiedzialnej za projekt NEM, są aktualizowane i coś się dzieje, dlatego też może nie do końca warto sugerować się tym,
co się dzieje w głównym jądrze tego systemu. Tutaj pozostawiam to już też w własnej ocenie, co, jak to należy rozumieć. Jeśli chodzi o moje zdanie, to odniosę się do tego na końcu tego filmu. Zakładka Issues. Użyłem przykładowy projekt, czyli Software Development Kit dla języka Java, czyli biblioteka umożliwiająca tworzenie aplikacji w języku Java dla infrastruktury NEM. Co ciekawe, NEM sam w sobie również został napisany w języku Java, czyli w tym jednym z najpopularniejszych języków przeznaczonych do tego typu aplikacji, także tutaj według mnie jest wszystko w porządku. Labelowanie tutaj ciekawe, bo mamy albo błędy, albo propozycje ulepszeń. Także dosyć ciekawa sprawa. I widzimy, że tutaj zespół w miarę to jakoś zarządza tym, również poprzez to labelowanie, czyli czytelniejsze organizowanie swojej pracy. Pull requesty gotowe do wdrożenia, na tę chwilę dwa, czekające jedynie na review, czyli na przegląd. Projects tutaj chyba tylko w jakichś celach typowo testowych umieszczone jest to na GitHubie. Mało czytelny tytuł, Milestone 1. I oczywiście tutaj tablica Kanban nie za bardzo gotowa do użycia. Na pewno nie, jeśli chodzi o zakres tego projektu. Zakładka Wiki, czyli organizacja paczki deweloperskiej. Trochę w mało czytelny sposób, no niemniej jednak dokumentacja na stronie projektu też jest dostarczona, także skoro organizatorzy systemu uznali, że to jest wystarczające, to pewnie jest wystarczające. Według mnie takie podejście, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, jest wysoce niewystarczające i rzadko który zespół programistyczny będzie zadowolony z zapewnionej w ten sposób dokumentacji. Zakładka Security dla przykładu biblioteki, tutaj również nic ciekawego nie znajdziemy. Jeszcze szybki rzut oka na Insights z ostatniego miesiąca. Tutaj mamy 5 zmerżowanych pull requestów, 2 zaproponowane do wdrożenia, 6 issue, 7 nowych. Tutaj 5 konwersacji, które jeszcze czeka na, że powiem, podjęcie decyzji ze strony zespołu. Także te statystyki według mnie wyglądają tak dość średnio, jeśli chodzi o ten projekt. Tutaj też kolejna, moim zdaniem, taka mało ciekawa pod względem inwestycyjnym wiadomość odnośnie tego, iż program deweloperski nagradzający programistów tworzących rozwiązania w oparciu o NEM również został zawieszony. Także tutaj już mamy taki drugi, według mnie, minus tego projektu, czyli zawieszone funkcjonowanie repozytorium zgłaszania ulepszeń w projekcie głównym architektury NEM. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zawieszenie programu deweloperskiego i nagradzanie zespołów programistycznych, które tworzą coś w oparciu o właśnie infrastrukturę NEM. Także te dwa punkty dosyć mi się nie podobają. Też nie do końca jasne jest dla mnie to rozgraniczenie na dwie organizacje, NEM Project oraz NEM Tech, widoczne tutaj w tym momencie na ekranie. Niemniej jednak widać, że jeśli chodzi o wsparcie programistów innych języków w zakresie dostarczania bibliotek umożliwiających tworzenie oprogramowania w oparciu o infrastrukturę NEM, tutaj te prace postępują. Także tak dosyć kontrastowo bym powiedział jest w tym projekcie. Jeśli chodzi o portal Stack Overflow, to również tutaj niewiele pytań, jedynie 15, z czego ostatnie z marca tego roku. Plus jest taki, że z udzieloną odpowiedzią i zaakceptowaną przez osobę zadającą pytanie. Szybki rzut oka na portal CryptoMiso, dopiero 294 miejsce dla projektu NEM i jego tokenu ZEM. Także tutaj też proszę zwrócić uwagę na to, jak czasami ten portal CryptoMiso może być mylący. Zwróćcie uwagę na to, że on analizuje tylko jedno repozytorium kodu i w momencie, kiedy tak jak tutaj w tym projekcie mamy dwie organizacje na GitHubie, czyli NEM Project oraz NEM Tech,
same w sobie mają kilka repozytoriów. Tutaj natomiast jest analizowane tylko jedno repozytorium z jednej organizacji. Także to jest w ogóle niemiarodajne i tak naprawdę nie ma się co tym sugerować. Druga sprawa, że umieszczone tutaj dane pochodzą jedynie tylko z commitów, czyli z tych czynności wykonywanych przez programistów dodających lub zmieniających dany kod. Nie mam tutaj oczywiście issue, nie mam tutaj pull requestów, nie mam tutaj merge'owania pull requestów, nie mam tutaj informacji o wydaniach kolejnych wersji, jeśli chodzi o sekcję release znaną nam z portalu GitHub. Na tę chwilę to wszystko, jeśli chodzi o projekt NEM. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do pozostawienia ich w komentarzach. Muszę przyznać, że projekt na pierwszy rzut oka wydaje się ciekawy. Trochę niejasna jest dla mnie polityka prowadzenia tego projektu w zakresie organizacji na GitHubie, w zakresie zarchiwizowania właśnie tego NISPA oraz w zakresie zatrzymania prac, jeśli chodzi o wynagradzanie programistów tworzących przykładowe projekty w oparciu o tę infrastrukturę. Niemniej jednak może takie działania osób odpowiedzialnych za ten projekt zostały po prostu przemyślane, a sama organizacja postanowiła skupić się na po prostu innym aspekcie rozwoju tego projektu, o czym pewnie niedługo się przekonamy. Dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do komentowania i zgłaszania uwag. Cześć.